Dziękuję bardzo za umożliwienie mi głosu w dniu dzisiejszym, ponieważ jest założenie centralne, budowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w kraju i te zagrożenia będą budowane począwszy od szczebla gminy, poprzez powiaty i województwo, po szczebel centralny. Polegać to będzie, że zbudujemy mapę zagrożeń, zostanie zbudowana mapa zagrożeń i ta mapa będzie ogólnodostępna dla społeczeństwa. Będzie społeczeństwo mogło sobie zobaczyć i porównać, jakie zagrożenia występują na terenie kraju, ale również na terenie gmin. Proszę Państwa, chcę to zrobić w sposób krótki i syntetyczny, ponieważ Państwo tutaj nie mają czasu. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że za bezpieczeństwo to nie tylko służby porządkowe i ratownicze odpowiadają, ale również to cała gama innych podmiotów, takich jak samorząd lokalny, starosta. To przede wszystkim obywatele, inne podmioty jak służba zdrowia, sanepid, nadzór budowlany, ale także i media, organizacje społeczne. Więc na to bezpieczeństwo, na które tak generalnie mówię, całe odium spoczywa, mówię, na policji, natomiast no niestety musimy pracować wszyscy i to dzięki, mówię, współpracy i wzajemnych rozwiązywania problemów możemy na to bezpieczeństwo zapracować. Idea stworzenia mapy zagrożeń to, tak jak powiedziałem wcześniej, to koncepcja będzie opracowywana na poziomie kraju. Zanim ta mapa powstanie, musi to być poprzedzone analizami, propozycjami, a przede wszystkim zapoznanie społeczeństwa z ideą tej mapy, na czym to będzie polegać. Będzie to, tak jak mówię, po zebraniu wszelkich informacji, wszelkich danych wynikających ze spotkań, z konsultacji, zostaną powołane zespoły na szczeblu powiatowym, później na szczeblu wojewódzkim, po czym informacja zostanie przesłana do centrali i tam powstaną mapy zagrożeń. Jeśli chodzi o stronę techniczną, to prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób, że każdy obywatel będzie mógł wejść na stronę internetową i sobie wyświetlić dowolne miejsce w kraju i punkt, tudzież miejscu zamieszkania i zobaczyć, jakie zagrożenia będą występowały. Tak jak mówię, na szczeblu tutaj podstawowym jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia konsultacji, czyli zaprezentowania, jak to będzie wyglądało, jak również jesteśmy zobligowani do sformułowania wniosków, które będą później przekazywane do Komendy Wojewódzkiej, a tam opracowane już w skali województwa dalsze czynności. W konsultacjach myśmy już na szczeblu Komendy Powiatowej przeprowadzili kilka konsultacji, dzisiaj również odbywa się debata w Zespole Szkół na ulicy Zamkowej. Te konsultacje będą prowadzone w poszczególnych gminach naszego powiatu. Tu też w dniu 25 zaplanowaną też mamy debatę powiatową w Kłobucku. Podstawowe, tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że obsługujemy, mówię, powiat kłobucki, w którym znajdują się trzy jednostki organizacyjne. Jest to Komenda w Kłobucku, Komisariat we Wręczycy i w Krzepicach. I tutaj, jak jestem już przy okazji, mówię, wszelkie jakieś informacje, wszelkie jakieś wnioski, które Państwu się nasuną, to bardzo proszę również zgłaszać, mówię, bezpośrednio dzielnicowym, tudzież przez kontakt, mówię, bezpośredni nas w komendzie, ale również jest strona internetowa naszej komendy, tam codziennie otwieramy pocztę elektroniczną i tam również na poczcie elektronicznej możecie Państwo przesłać nam jakieś wnioski, które uwzględnialibyśmy później w budowie tej mapy zagrożeń. Żeby
Państwu tutaj uzmysłowić, jakie rzeczy będziemy tutaj brać pod uwagę, to przede wszystkim mówię z naszej strony zagrożenie przestępczością i tak krótko chcę powiedzieć, że w 2015 roku w Komendzie Powiatowej Policji zostało wszczętych 1124 postępowania o popełnienie przestępstw, to jest 59 przestępstw mniej, wskaźnik dynamiki na poziomie 95%. Jak to się przedstawia w latach 2011-2015? Przedstawiam to Państwu na wykresie. Widać, że od 2012 roku jest tutaj trend spadkowy. Oczywiście te 2014-15 tu już różnice są mniejsze, no bo po prostu jest coraz mniej zdarzeń o charakterze przestępczym. Przestępstw stwierdzonych zarejestrowano 1052 i w porównaniu do roku poprzedniego też było ich mniej. I jest to jedno z najniższych zagrożeń, jeśli chodzi o skalę województwa. Tutaj Państwu chcę pokazać i przedstawić, jak to wygląda w skali garnizonu czy województwa śląskiego. Kłobuc z ilością przestępstw stwierdzonych 1052, przedostatnie mówię miejsce, jeśli chodzi o przestępstwa stwierdzone, więc tutaj też mogą Państwo sobie wyrobić opinię na temat skali zagrożenia, jaka panuje tutaj w Kłobucku w odniesieniu do województwa. Ja tutaj króciutko, Państwo otrzymają informację o stanie bezpieczeństwa i pewno będzie jeszcze kolejna sesja poświęcona analizie stanu bezpieczeństwa i tam będzie już szczegółowo to omawiane, ale tak generalnie króciutko chciałbym tutaj zaznaczyć, jak to się kształtuje w poszczególnych gminach i na gminie, na terenie gminy Kłobuck. Tak jak widzieliśmy, w skali powiatu jest to jedna z najwyższych ilości wszczętych postępowań ogółem, ale to też świadczy o tym, że tutaj jest najgęściej zaludniony obszar. Jest to największy obszar, mówię, zaludniony pod względem liczebności. No i siłą rzeczy tych przestępstw wszczętych jest ogółem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że również te postępowania wszczęte ogólne z roku na rok spadają, czyli to świadczy o tym, że idziemy w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, to wszczęto 531 postępowań przygotowawczych. W stosunku do roku poprzedniego zostało stwierdzonych 475 czynów i też tutaj widzimy na tle całego powiatu, że jeśli chodzi o czyny stwierdzone, to też to spada w porównaniu do roku 2012, a 2015 no, ilość czynów stwierdzonych spadła niemalże o połowę. Tu krótko o wykrywalności. Muszę pochwalić się Państwu, że jeśli chodzi o wykrywalność przestępstw ogółem i przestępstw kryminalnych jest na wysokim poziomie i są to też czołowe miejsca w województwie śląskim, jeśli chodzi o wykrycie przestępstw tam, gdzie sprawca był nieznany. Dla informacji powiem, że ustalono w ubiegłym roku 669 podejrzanych, natomiast w roku 2014 665. Wobec 15 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W ubiegłym roku było ich mniej. Najbardziej doskwierającymi tutaj przestępstwami, jeśli chodzi o przestępczość na naszym terenie, to przestępstwa z kategorii kradzieży i kradzieży złamań. Jeśli chodzi o te kradzieże, ogółem w powiecie zanotowano 7 ich mniej. Tutaj też przedstawiam Państwu w skali, jak to się kształtuje w gminie Kłobuck, więc tych kradzieży jest 37 w ubiegłym roku, natomiast w roku 2012 było ich 82, czyli ta skala jak gdyby jest mniejsza. Tutaj też kradzież z włamaniem, też zarejestrowano 72 przypadki, ale tego akurat było więcej o 4 niż w roku 2014. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że na terenie Kłobucka 16 takich przypadków zanotowano i to jest mniej niż w roku poprzednim. Tutaj się nie będę odnosił, bo kradzieży pojazdów nie mieliśmy. Jeśli chodzi o rozboje, to też są jednostkowe liczby. 4 postępowania wszczęto w ubiegłym roku, mniej o 3.
na terenie Kubucka 1. Tutaj jest, mówię, jeśli chodzi o tą kategorię przestępstw, bardzo dobrze. W kategorii zniszczenia mienia tutaj jest wszczętych 35, o 19 mniej niż w roku ubiegłym. Na terenie Kłobucka 12. Też tutaj widzimy w porównaniu z rokiem 2012, gdzie tam było 40 do 12 w 2015. No, świadczy to o znacznym spadku tego rodzaju przestępczości. Uszkodzenie mienia. Tutaj musimy powiedzieć, uszkodzenie ciała, tu było troszeczkę więcej, ale to są liczby bardzo jednostkowe. Generalnie te uszkodzenia ciała to są wszczynane postępowania przy okazji nieraz przemocy w rodzinie, interwencji. Na terenie Kłobucka było ich 12, no najwięcej w skali powiatu, no ale to też, mówię, związane jest z infrastrukturą i gęstością zaludnienia. Bójki i pobicia, dwa postępowania, mniej niż w roku ubiegłym, tylko zarejestrowaliśmy dwa przypadki na terenie Kłobucka. Chciałbym powiedzieć, że przedstawiłem wcześniej te kategorie, które my nazywamy 7 kategorii przestępstw kryminalnych, które mają największy wpływ na poczucie bezpieczeństwa. I jeśli chodzi o zagrożenie tego rodzaju przestępczością, to też jest wyraźny trend spadkowy od 2012 roku, gdzie zanotowano ich 459 do 248 w roku 2015. Tutaj króciutko też chciałbym przedstawić, jak to wygląda w poszczególnych tych kategoriach. Zielonymi słupkami zaznaczone są przestępstwa z roku 2015. No faktycznie w kategorii kradzież z włamaniem tu jest lekki wzrost o 4 sztuki i uszkodzenia ciała też o 4. W pozostałych przypadkach to spadki. Jeśli chodzi o zagrożenie też w gminach, w tych kategoriach, również tutaj przedstawiłem na wykresie zagrożenie, jakie kształtuje się na obszarze poszczególnych gmin. W Kłobucku jest 80, więc też jest spadek. Też powinniśmy się tutaj być, no, usatysfakcjonowani. Pewno powinno być wcale, ale widać, trendy spadkowe są dosyć wyraźne od 2012 roku. Przestępstwa narkotykowe. Wszczęto 23 postępowania z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w których zarejestrowano 33 czyny. Ogółem zabezpieczono w roku ubiegłym około 5 kg suszu. Zlikwidowano kilka upraw. Także mówię, tutaj efekty również są pozytywne. Jak to się przedstawiało na terenie gmin, to tu też zobrazowałem. Też tutaj wygląda, że na terenie miasta i gminy mamy z tą tego rodzaju przestępczością najwięcej. Wykroczenia, muszę tu krótko też, ujawniono ich 14 771 i było ich więcej niż w 2014. Jeśli chodzi o wykroczenia szczególnie uciążliwe, czyli te, co nas najbardziej doskwierają, czyli zaśmiecanie, niszczenie, dewastacja, spożywanie alkoholu, tych wykroczeń żeśmy ujawnili 4596. I więcej było ich o 386 jak w roku ubiegłym. To nie znaczy, że tutaj zagrożenie rośnie. To znaczy, że my, państwo wskazujecie nam zagrożenia. My nasycamy te obszary i miejsca służbami patrolowymi. No i niestety ujawniamy te wykroczenia, ale mówię, to nie znaczy, że to bezpieczeństwo się pogarsza, a wręcz odwrotnie w tym przypadku, ponieważ policjanci reagują i małymi krokami na pewno przyniesie to w następstwach pozytywne skutki. Najwięcej wykroczeń generalnie się odnotowuje w przeciwko bezpieczeństwu komunikacji, to aż prawie 9,5 tysiąca było tych wykroczeń, o 500 więcej. Następnie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości prawie 2 tysiące, także mówię, tutaj te nasze działania są dosyć aktywne i intensywne, jeśli chodzi o ujawnianie wykroczeń. I tutaj też mamy zobrazowane, jak to kształtuje się na terenie powiatu i poszczególnych gmin.
Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, w Kłobucku nastąpi wzrost tych wykroczeń, ale tak jak mówię, są to wykroczenia szczególnie uciążliwe. My tutaj wyciągamy wnioski z naszych spotkań wspólnych, kierujemy, walczymy z pewnymi zjawiskami, które za pomocą represji, które no, nie dadzą się w jakiś inny, mówię tutaj, sposób rozwiązać. Bardzo ważną rzeczą jest czas reakcji na zdarzenie, jeśli chodzi o czas, czyli od zgłoszenia do podjęcia interwencji. Tutaj nasza jednostka około 6 minut, prawie 7 minut uzyskała czas, średni czas reakcji. To nie znaczy, że na każdą interwencję jedziemy 6 minut. To też zależy od odległości, od mobilności, od dyspozycyjności tych służb, które są gotowe akurat podjąć. Niektóre czasy reakcji są natychmiastowe, 2-3 minuty, ale średnio to wychodzi 6 minut. Jeśli chodzi o miasto Kłobuck i miasto Krzepice, teren wiejski, to wiadomo, to już jest troszeczkę odległość, więc około 11 minut. Myśmy mieli założone takie progi przez Komendę Wojewódzką i te progi, mówię, bardzo się skróciły, więc tutaj jest, mówię, też doskonalimy naszą reakcję na szybkie zdarzenie. To już pominę, bo żeśmy tutaj omawiali. Oj, nie w tą stronę jadę. Teraz na terenie powiatu odnotowano niemalże 5 tysięcy interwencji, z czego najwięcej na terenie miasta i gminy Kłobuck, 1724 interwencje. Jak tu w poszczególnych gminach się kształtowało, to następna jest gmina Wręczyca, później Krzepice i tam pozostałe gminy w granicach 300 interwencji w skali roku. Na ogólną liczbę 861 przestępstw zarejestrowanych w systemach informatycznych, w 529 przypadkach zatrzymano 556 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, w tym 233 nietrzeźwych, przestępstw kryminalnych 320 i przestępstw gospodarczych 3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tu również chciałbym wskazać, że największe zagrożenie, jeśli chodzi o powiat, wypadkami, to jest w Kłobucku, było ich 16, kolizji 203, dwóch zabitych, rannych 19. Generalnie wzrosła ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach o 5, natomiast odnotowano spadek liczby kolizji o 54. I również wzrost osób rannych o 19. Zagrożenie wypadkami drogowymi kształtuje się tutaj też następująco, czyli 16 było w Kłobucku, tyle samo na podobnym poziomie co w roku poprzednim. Jest to największe tutaj zagrożenie, jeśli chodzi o skalę powiatu. Następna jest dopiero Wręczyca, gdzie ich było 11, ale tam nastąpi wzrost o 3 w porównaniu do roku ubiegłego. Kolizje, podobna sytuacja, jest trend spadkowy, jeśli chodzi o kolizje od roku 2011, gdzie było ich 309, 203 w tym roku, jeśli chodzi o gminę Kłobuck. No ale jeśli chodzi o skalę w powiecie, to zagrożenie jest najwyższe. Osób rannych, tutaj wzrosła ilość osób rannych, jeśli chodzi o osoby uczestniczące w zdarzeniach na terenie powiatu gminy Kłobuck, o 2 osoby i jest to też dosyć, no jedno z najwyższych. Tutaj akurat Wręczyca nas wyprzedziła o jedną osobę ranną więcej, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. Ofiary śmiertelne. Tu również jest na temat przedstawione, jak się to kształtuje. Na terenie miasta i gminy Kłobuck 2 ofiary śmiertelne, 2 również zanotowano na obszarze gminy Miedzno. No i pojedyncze przypadki na pozostałych gminach. W Lipiu w ubiegłym roku nie było, w Popowie w ubiegłym roku nie było.
I chciałbym tutaj powiedzieć, że na wysokim poziomie utrzymuje się zagrożenie ze strony nietrzeźwych kierujących, czyli w 2015 roku nietrzeźwi spowodowali 2 wypadki drogowe, w wyniku których 3 osoby zostały ranne, a 1 osoba poniosła śmierć, oraz spowodowali 24 kolizje. Zatrzymano na gorącym uczynku 241 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi. Ujawniono 273 rowerzystów kierujących w stanie nietrzeźwości. I tutaj chciałbym przedstawić w skali powiatu, jak to się wygląda. No, to zagrożenie, jeśli chodzi o liczbę kierujących będących pod działaniem alkoholu, utrzymuje się niezmiennie na prawie takim samym poziomie. Czyli no, tutaj mamy dużo co robić, bo te zagrożenie, no niestety, jeśli chodzi o skutki, są tragiczne w wielu przypadkach. Najbardziej zagrożonym obszarem na naszym powiecie to droga DK43, 111 zdarzeń, 6 wypadków, w wyniku których osoby poniosły śmierć. Następnie droga 494, 78 zdarzeń, 5 wypadków, 5 osób zostało rannych. No i pozostałe 492, 491 to są drogi o najwyższym natężeniu ruchu. Tam dochodzi do największej liczby tych zdarzeń. No i one też są ofiarochłonne, jeśli chodzi o skutek tych zdarzeń. I wrócę teraz do tej mapy zagrożeń. Mapa zagrożeń odzwierciedlać ma dostrzeżone i zarejestrowane przez służby zdarzenia. Czyli to, co tutaj Państwu wcześniej przedstawiłem w telegraficznym, w tak bardzo telegraficznym skrócie. Te dane będą wykorzystywane i przekazywane do dalszego opracowania na szczeblu województwa. Również mamy wskazać wnioski, jeśli chodzi o naszą realizację zadań. Będziemy się też wskazywać, oczekiwać od Państwa też podpowiedzi, jeśli chodzi w jakim kierunku, jakie inne Państwo widzą zagrożenia, i będziemy prognozować, jak to ewentualnie objąć nadzorem, czy nie dopuścić do zaistnienia tych zdarzeń. Oczywiście ta mapa będzie ewoluowała i ona będzie się na pewno zmieniała z czasem, bo będą dochodzić na pewno nowe elementy, ale to już mówię, kwestia mówię robocza, kiedy już ta mapa wystartuje, ona na pewno na bieżąco będzie modyfikowana i zamieszczana. Ona będzie stworzona w formie graficznej, czyli prawdopodobnie będzie w skali kraju wykres, mapa kraju, i wówczas kliknięcie na dowolne województwo, gminę, być może, że nawet i na dzielnicę, i na jakieś dokładne miejsca, będzie można sobie wyświetlić zagrożenia. Oprócz formy graficznej, ona będzie zawierała charakterystykę tej przestrzeni, wnioski właśnie z debat, informacje z pracy środowiskowej dzielnicowych, czyli ona będzie jak gdyby żyła i ona będzie cały czas modyfikowana. Przede wszystkim będziemy tutaj dawać w tej mapie te nasze dane statystyczne, ale również dane, na przykład mogą być z sanepidu, mogą być, jeśli chodzi o zagrożenia, mogą być z nadzoru budowlanego, bo to też zagrożenie na przykład jest, gdzie są pustostany i są niebezpieczne miejsca. Również mogą być zagrożenia wskazane przez strażaków, gdzie często mają miejsca pożary, więc tutaj też w tej mapie będziemy umieszczać takie informacje, które będą, mówię, tu pomocne i będziecie Państwo mogli to jak gdyby zobaczyć na przedmiotowej mapie. Koncepcja systemowego rozwiązania, mówię, jeśli chodzi o policję, to jest właśnie zagrożenie w tych 7 podstawowych kategoriach. Dojdzie jeszcze przestępczość narkotykowa i gospodarcza oraz zorganizowana, zagrożenie wykroczeniami, o tym, co mówiłem, no i oczywiście zdarzenia drogowe, wypadki drogowe, ofiary śmiertelne, zabici, ranni. Więc te informacje będą zawierane, jak również wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa oraz wnioski z debat. Ja tutaj może nie będę tego rozwijał. To, co wcześniej powiedziałem, każdy powiat, czyli my, musimy przedstawić te kryteria, jeśli chodzi o
zagrożenia, czyli to, co wcześniej mówiłem, do tego dojdą jeszcze przestępstwa gospodarcze i narkotykowe. Jeśli chodzi o ruch drogowy, to to samo będzie podawane przez naszą jednostkę, z tym, że będzie tam jeszcze będą wliczane jeszcze dane odnośnie przeliczenia wypadków i zdarzeń na odcinki drogi, więc to mówię, szczegółowe informacje będą tam podane. I właściwie to, co chciałbym tak naprawdę w telegraficznym skrócie Państwu przekazać, bo widzę, że jest bardzo mało czasu. Ja tylko chciałbym zwrócić na jedną bardzo, bardzo ważny wykres, który tutaj, diagram, który tu wyświetlałem podczas występów młodzieży naszej, że bezpieczeństwo to jest właśnie, to jest nasza wspólna sprawa. I chciałbym, żeby po prostu traktować to, że to nie tylko obowiązek służb ratunkowych, policji, straży pożarnej, ale to również Państwa udział. Owszem, my jesteśmy od ścigania, ale Państwa udział również w tej pracy na rzecz bezpieczeństwa. To jest nasza wspólna sprawa i jak będziemy dobrze nad tym, mówię, pracować, to na pewno będziemy mieć satysfakcję, tak jak tutaj dzisiaj pan burmistrz wspomniał, że zadanie, jeśli chodzi o kanalizację, zostało zrealizowane i chciałbym, żeby co roku, kiedy stworzymy tą mapę bezpieczeństwa, również taką informację przedstawił komendant lub przedstawiciel naszej jednostki, że zadanie zostało zrealizowane na wysokim poziomie przy Państwa udziale. Z mojej strony to tyle, jeśli chodzi o tą prezentację. Gdyby Państwo mieli jakieś uwagi i propozycje do zbudowania tej mapy zagrożeń, to bardzo proszę albo tutaj w dniu dzisiejszym, albo tak jak mówiłem wcześniej, za pośrednictwem kontaktów z dzielnicowymi, za pośrednictwem wizyt tutaj w komendzie, tudzież na pocztę elektroniczną naszej komendy. Wszystkie Państwa sugestie i informacje, które będą pomocne do zbudowania tej mapy zagrożeń, będziemy przekazywali. Ja chciałbym tylko jeszcze na koniec dodać, ja zawsze starałem się Państwu na koniec roku i w tym roku też powinna już dotrzeć w formie płytki informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ona tak naprawdę u nas była robiona i Państwo też mieli okazję zobaczyć, jak to zagrożenie wyglądało. Było to robione w formie tabelek czy wykresów, ale de facto mówię, te rzeczy już były robione. W tej chwili jest koncepcja zbudowania mapy zagrożeń w postaci mapy, ale również i wskazania potrzeb i oczekiwań Państwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na naszym terenie. Ja dziękuję za uwagę i dziękuję za umożliwienie przede wszystkim tego wystąpienia, ponieważ akurat cieszę się bardzo, że trafiła się nam tutaj to spotkanie. Są Państwo radni, więc mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem tą koncepcję, jeśli chodzi o mapy zagrożeń. I również mam nadzieję, że uchwycili Państwo niektóre informacje, które bardzo ważne są, jeśli chodzi o efekty pracy naszej policji. Natomiast mówię, szczegółowe na pewno informacje i debata na ten temat zostanie przeprowadzona pewno przy kolejnym spotkaniu, na których będziemy uczestniczyć. Dziękuję bardzo.